przyjść, złościsz się na moją szczerość. Wiesz, że próbuję, nie idzie mi z przeprosinami. Dzisiaj będzie napełnienie miseczki pokarmem mojego słodziutkiego chomiczka. Miseczkę mam taką. Tutaj ma dookoła takie słodziutkie chomiczki i ona jest z firmy. Najpierw dam karmę mini hamster Natur z firmy Versele Laga. I dam tej karmy tak po takiej łyżeczki. Tak wygląda ta karma. Jej dam gdzieś tyle. Jeszcze kawałek takiego jabłuszka. I ja to jabłuszko zrobię tak na mniejsze części, ponieważ ja mam bardzo malutkiego chomiczka. I tak. Tutaj. No tak, bo na razie wygląda. Kolejną rzeczą, jaką dam do miseczki, to będą zioła podstawowe dla chomika z firmy Herbal Pet. Dobra, ale to wyjmę go. No i tutaj pokruszałam trochę tego kwiatka. No, tak to wygląda na razie. Dam trochę groszku z Hipcia, płatki grochu. Dam taki jeden płatek i go też pokruszę. Dałam już płatki grochu. To teraz dam także z firmy Herbal Pets grysik witaminowy z algami dla gryzami. Tego grysiku też dałam tak pół łyżeczki. Mój chomiczek ma także w klatce takie gryzaczki warzywne. On ich nie lubi, no ale może się tylko do nich przekona. A no i jeszcze takie naturalne gryzaki z Daco Art. A jeśli ich nie dam, no to daję takie gałązki z drzew tych liściastych. I tak one wyglądają, też są właśnie ze firmy Herbal Pets. No i tak wygląda gotowy pokarm dla chomiczka. Ja taki pokarm robię dość rzadko, znaczy chomika mam od 3 dni. Zrobiłam mu to pierwszy raz i będę właśnie robiła tak co 3-4 dni, a tak to dostaję mniejszej ilości tego, bo on jest naprawdę teraz bardzo mały. I tyle. I nie może jeść tak dużo. Jeśli zje już większość tego pokarmu, dam jemu do klateczki jeszcze kolbę z firmy Natural Beef orzechową, którą uwielbia. Jest to ulubiona kolba. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zapraszam do łapkowania, subskrybowania, komentowania i cześć!